Czym jest kur oraz kto i kiedy go używa? Zostań do końca, aby się przekonać. Ale uważaj, obejrzenie tego filmiku grozi zarobkami na poziomie 20K miesięcznie. Zatem pamiętaj, zdobywasz wiedzę na własną odpowiedzialność. Cześć, nazywam się Rafał i dziś pokażę Ci, czym jest kur, do czego służy i kiedy się go używa. Praktyka czyni mistrza, także koniecznie przetestuj kurla lokalnie, czyli u siebie na kompie. Potrzebne Ci będą do tego komputer z baszem i konsolą, podstawowa znajomość protokołu HTTP oraz sam kur. Na MacOSie dostępny domyślnie, na innych systemach należy dociągnąć. Jeśli nie wiesz, co to basz, a konsola kojarzy się jedynie z graniem w FIFA, to koniecznie obejrzyj filmik, w którym tłumaczymy te zagadnienia. O żądaniach i odpowiedziach HTTP również mamy filmiki, teoretyczne jak i praktyczne. Linki w opisie. A teraz, do terminala. Mam otwartą aplikację VS Code, czyli edytor tekstowy, który serdecznie polecamy na początek przygody w IT, ale jest on też na tyle wszechstronny, że profesjonaliści również często po niego sięgają. Ja korzystam z niego dzisiaj, ponieważ ma wbudowany terminal. Tutaj, jak widzicie, podpowiada się skrót Ctrl i Ingravis na Macu. I tutaj już proszę, jestem w terminalu. Pierwszą komendę, którą odpalimy, jest po prostu komenda curl, czyli sprawdzimy, czy mamy go na pokładzie. Mamy. To jest często domyślny mechanizm działania wszelkich programów, właśnie pierwsza poleceń, czyli C. Nazwa programu to również komenda, którą się go wywołuje. Czasem ten program już po wpisaniu komendy wykona jakąś funkcję. Tutaj curl potrzebuje u nas argumentów. Pierwsze, co sobie sprawdzimy, tutaj właśnie nawet podpowiada nam flaga minus minus help, jeżeli chcielibyśmy otworzyć pomoc. Minus minus help jest to też konwencja, że większość C ma taką opcję. Tutaj widzimy właśnie podstawowe komendy, którym się za chwilę przyjrzymy. Co warto jeszcze sprawdzić na początek, man jest to inny program wiersza poleceń, skrót od manual. Jeżeli podamy mu właśnie nazwę naszego C, czyli curla w tym przypadku, jako argument, to zobaczymy już dużo obszerniejszą właśnie instrukcję, jak korzystać, również z przykładami. To możecie sobie obczaić. Oczywiście można te rzeczy też sprawdzić w internecie. Tutaj widzimy, że curl to narzędzie do przesyłania danych na serwer i też do ściągania danych z serwera. I tutaj mamy też całą listę protokołów, które wspieramy. Dzisiaj skupimy się na HTTP i HTTPS-ie, ale jak widzicie, curl jest dużo bardziej wszechstronny. Wciskam tutaj Q, żeby wyjść. No i dobra, spróbujmy curl i pierwszy argument uderzymy sobie w Google. google.com. Ja sobie to tylko tu wysunę do góry, żeby lepiej widzieć. Piszę też w komentarzach, czy font jest odpowiedniej wielkości, czy powinien być większy, czy wszystko dobrze się wyświetla. Czyli uderzamy sobie curlem w Google i tutaj dostajemy zwrotkę, jak widzicie, jest to kod HTML, czyli dostajemy stronę, która normalnie wyświetliłaby się nam w przeglądarce. Jest tu jakaś informacja, że dokument został przeniesiony. Spróbujmy otrzymać coś więcej. Dokładamy sobie flagę minus V. Jest to skrót od minus verbose. To też jest konwencja, której większość C się trzyma, że argument pełna nazwa flagi idzie po minus minus, czyli tak jak na przykład tutaj minus minus verbose, ale jej alias idzie po jednym minusie, czyli tylko minus V. I tutaj w tym momencie widzimy, co curl tak naprawdę zrobił, uderzając pod google.com, czyli najpierw tutaj rozwiązał DNS-a, czyli pod google.com kryje się taki adres IP, uderzył pod port 80, czyli domyślny port dla HTTP. Zrobił tak, ponieważ nie podałem tutaj protokołu, więc domyślnie użył protokołu HTTP i wysłał takie oto żądanie, wysłał geta, tutaj pod roota, czyli ukośnik, w getcie podał też wersję HTTP, z jakiej korzysta, czyli 1.1, tutaj i niżej lecą nagłówki, czyli naszym nagłówkiem host jest google.com, czyli to, co znajduje się tutaj. Curl też przedstawił się w nagłówku user agent, że właśnie jest curlem w takiej oto wersji i nagłówek accept, że akceptuje wszystko, co zwróci serwer i tutaj gdzie krokodylki skierowane w drugą stronę, to jest odpowiedź od serwera, odpowiedzi HTTP nie mają metody, tylko rozpoczynają się właśnie od metody HTTP, czyli tutaj 1.1 i kod odpowiedzi w naszym przypadku 301 moved permanently, czyli tutaj uderzyliśmy pod google.com, ale treść, którą chcielibyśmy dostać, została, znajduje się w innej lokalizacji, o tym informuje serwer, żebyśmy spróbowali właśnie do tej lokalizacji uderzyć, jest to www.google.com i tutaj niżej ciało odpowiedzi, czyli HTML.
Spróbujmy powtórzyć to żądanie, ale zamiast minus v użyjemy flagi minus duże i, czyli jest to alias na minus, minus head, czyli tak naprawdę zamiast metody get wykonamy metodę head, która zwraca jedynie nagłówki z serwera, czyli jak widzicie nie ma tutaj poniżej ciała odpowiedzi. Jest to bardzo przydatne, jeżeli właśnie testujemy jakiś endpoint, czyli w naszym przypadku powiedzmy nie interesuje nas to, co nie interesuje nas tutaj HTML, ale chcemy właśnie sprawdzić, jaki kod odpowiedzi zwróci dana ścieżka, to wtedy używamy minus minus head albo minus duże i dostajemy tę samą odpowiedź, dużo w bardziej przyjemniejszej formie, już bez całej tej, bez tych wszystkich szczegółów. Oczywiście flagi w curlu można łączyć, czyli możemy zrobić sobie też minus tutaj v, minus i minus v i wtedy mamy opcję verbose włączoną, czyli cała tutaj, ścieżka, wszystko co się wydarzyło po drodze mamy wyświetlone i tak jak widzicie nie ma też ciała odpowiedzi, ponieważ tak jak tu widzicie i wspomniałem wcześniej, minus i używamy metody head, wcześniej mieliśmy geta, czyli dostajemy jedynie nagłówki. Curl jest też o tyle sprytnym narzędziem, że te nagłówki możemy dać przed tutaj nazwą serwera, czyli minus v, minus i google.com da nam taki sam efekt. Możemy je też łączyć po jednym minusie, jeżeli korzystamy z aliasów, czyli minus v i to samo lub minus i v, to już jak to woli. Curl wszystko to zaakceptuje. Dobra, skorzystamy z kolejnej flagi, czyli tak jak tutaj widzieliśmy, pod google.com nie ma Google'a, znajduje się on pod www.google.com. Możemy podać flagę minus duże L, jest to alias od location, czyli tak jak tu widzicie nagłówek, w odpowiedzi nagłówek location wskazuje nam lokalizację zasobu. Jeżeli podamy tę flagę i uderzymy dalej pod google.com, to tak naprawdę to co curl zrobi, uderzy pod google.com i jeżeli tam serwer zwróci nam nagłówek location, to curl od razu wykona drugie żądanie i uderzy pod adres, który został w tym nagłówku zwrócony, czyli pod www.google.com. I tutaj mamy całego HTML-a, który nam się wyświetla oczywiście w formie tekstowej. To nas nie interesuje, raczej nie po to korzysta się z curla, po to macie przeglądarki czy też inne aplikacje, które w sposób graficzny wyświetlą wam zawartość, więc powtórzymy sobie to żądanie. Zrobimy flagę minus duże L, czyli znowu location, dodamy i zobaczymy właśnie, co tu się wydarzyło. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, pierwsze żądanie, to jest odpowiedź na nasze pierwsze żądanie, czyli tutaj serwer Google zwrócił nową lokalizację, po którą należy uderzyć, www.google.com. Curl wykonał to za nas i tutaj już mamy sukces, czyli HTTP 200. Wszystko jest ok, tutaj mamy jakieś dodatkowe nagłówki, widzicie też nagłówek set cookie, czyli Google już nam ustawił jakieś ciasteczko po naszej stronie. Dobra. Tak jak wspomniałem, curl, czy tak jak też sam curl chwali się na wstępie, kiedy sprawdzamy instrukcję do niego, obsługują różne protokoły. Korzystaliśmy właśnie z HTTP, ale możemy też skorzystać z HTTPS, czyli po prostu uderzymy HTTPS-em pod google.com i wydarzy się to samo, czyli dostajemy 301 i możemy sobie tutaj zrobić przekierowanie, czyli wszystko to samo, tylko tu widzimy, że protokołem jest protokół HTTPS. To były podstawowe flagi, kiedy chcemy sprawdzić jakąś stronę. Oczywiście curlem przyjmuje on tutaj w DNS-ie, jeżeli mamy tutaj na przykład naszą hostem z google.com, możemy dodać, jeżeli wiemy na przykład, że Google obsługuje jakieś query stringi, no to powiedzmy query strings tutaj sobie dodajemy, czyli po ampersandzie dodajemy search i wartość dla searcha sobie wpiszemy na przykład, sprawdźmy co Google nam może powiedzieć o curlu i tu akurat 404 takiego zasobu nie ma, to coś chyba zmyśliłem, chyba trochę inaczej to działa po stronie Google'a, zawsze warto to sprawdzić w dokumentacji serwisu, który testujemy albo z którego korzystamy.
ale oczywiście tutaj właśnie HTTP 404, to już wiecie, not found, nie ma takiego zasobu. Ale spróbujmy sobie tutaj zobaczyć, co właśnie po HTTPS, jak uderzymy w www.google.com, co tutaj nam zwróci w HTML-u. Bardzo dużo się dzieje. Ja bym chciał tylko znaleźć, chciałbym znaleźć w tym momencie jakiś obrazek na tej stronie. O, tutaj mamy jakieś logo. Czy tu jest ścieżka do obrazka. I powtórzymy sobie to żądanie. Tylko dodam ścieżkę, czyli dalej używamy hosta google.com. Ja sobie tylko szybko sprawdzę, jaką zwróci nam odpowiedź. I podaliśmy ścieżkę do takiego oto loga. I oczywiście tak, HTTP 200, czyli jest wszystko OK. To, co chciałem wam pokazać, to, że Curl możemy sobie ściągać zawartość. Nie będziemy ściągać HTML-a, ściągniemy sobie właśnie obrazek. Czyli uderzamy Curlem pod odpowiednią tutaj ścieżkę, czyli host www.google.com. I ścieżka na serwerze images, czyli folder images, i w nim plik o nazwie nav, podkreśnik logo 229, i tutaj rozszerzenie pliku jest png, czyli będzie to jakiś obrazek. I tutaj sobie podamy flagę minus o od output i sobie nazwiemy sobie ten plik test png i sobie go zapiszemy. I jeżeli tutaj komendą ls sprawdzę, co mam w danej lokalizacji, widzicie, że mam taki plik od test.png, jeżeli sobie go tutaj szybko otworzę. O, takie oto coś mi się ściągnęło. Dobra, ale oprócz wykonywania prostych komend, czyli tutaj wykonaliśmy sobie geta i heada, można wykonywać też curlem inne metody. Jest od tego flaga minus minus request, a jej aliasem jest minus x, i możemy sobie wykonać na przykład metodę post, czyli możemy stworzyć jakiś zasób na serwerze. I to sobie tutaj przetestujemy, korzystając, tutaj sobie tylko szybko otworzę, tutaj przygotowałem przykłady dla nas. Postman, czyli aplikacja, która robi podobne rzeczy co curl, do podobnych zastosowań służy, ale jest to aplikacja, która ma GUI, czyli graficzny interfejs użytkownika. To sobie przejrzymy za tydzień. Się pochylimy, ale twórcy Postmana tutaj mają takie właśnie API testowe, i na tym API testowym pod tą ścieżką sobie stworzymy nowy zasób. Najpierw sobie przetestujmy, to sobie tylko skopiuję sobie URL, czyli zrobimy curl, uderzymy tutaj pod hosta Postman Library API glitch me i tutaj ukośnik books, i to jest API, które zwraca listę książek. Tutaj widzimy, że jest to tablica obiektów. Na tym się na razie nie skupiajcie, to będziemy więcej, jak przejdziemy do JavaScriptu, to zaczniemy omawiać właśnie podstawowe typy obiektów, tablice, jak będziemy omawiać też, jak przesłane są dane pomiędzy API, to też się nad tym pochylimy. Tu po prostu jest tablica pewnych obiektów, które mają ściśle ustalone atrybuty. Te atrybuty ustalił sobie tutaj Postman, czyli twórca tego tutaj API, z którego korzystamy. I pod ścieżką books, jeżeli wykonujemy geta, właśnie dostajemy całą listę. Tutaj jeszcze sprawdzę z minus i. Geta można wysłać, ale tutaj HTTP 405, czyli nie ta, czyli ta metoda jest niedozwolona, metoda not allowed. Ale get nam ładnie przeszedł. I tutaj wiem, bo sprawdzałem w dokumentacji, możemy sobie właśnie wysłać posta pod tę lokalizację. Możemy, i żeby go wysłać, potrzebujemy dodać nagłówek header, czyli curl ma tutaj parametr minus minus header. To sobie właśnie zaraz zrobimy, czyli minus x post, tutaj spacja, i tutaj musimy sobie użyć specjalnego znaku, żebym mógł, kiedy wciskam enter w bashu, to moje zapytanie zostało wykonane, i tutaj uderzyliśmy już w API i dostaliśmy błąd, że właśnie nie podaliśmy tutaj media type, wysyłając posta, ale jeżeli tutaj dam znak złamania linii i wcisnę enter, to mogę sobie to żądanie podzielić na kilka linijek. To nie jest bezpośrednio związane z curlem, to jest związane z bashem, czyli z shellem, czy akurat nie korzystam z zisha, ale działa tak samo.
czyli strzelem, z którego korzystam. I tutaj nagłówek to sobie zmniejszę, czyli podajemy minus H nagłówek i tutaj musimy sobie dodać w pojedyncze cudzysłowy. I ten nagłówek nazywa się content type i on jest typu application JSON. Tych nagłówków i tych typów jest dość sporo, ale o co tutaj chodzi? Po prostu przy metodzie post wysyłamy ciało żądania i tym nagłówkiem informujemy serwer, i jak sobie ma to ciało żądania sparsować, jaki to jest właśnie typ, czyli tutaj jest JSON. JSON jest to format zapisu danych, tutaj sobie stworzę szybko pliki, wam pokażę. Otwieramy sobie tak zwane nawiasy klamerkowe i w tych nawiasach klamerkowych tworzymy sobie atrybuty, na przykład atrybut name i dwukropek i name będzie się nazywał Stefan. I to jest przykład formatu JSON. JSON to skrót od JavaScript Object Notation i API często, czy przede wszystkim korzystają z JSON-a. Są też inne formaty zapisu danych, o tym w osobnym filmiku. Na tę chwilę po prostu zapamiętajcie, że jest kilka typów informacji, które możemy przesyłać. Jednym z tych typów jest string, czyli łańcuch tekstowy, czyli po prostu jakieś słowo czy też fraza. I musimy ją umieścić w podwójnym cudzysłowie. Tak sobie to życzy JSON. Pojedynczy cudzysłów tutaj już nam rzuca błąd. Jakby nie było cudzysłowu, też jest błąd. Cyfry, liczby idą bez cudzysłowu. Gdybyśmy dodali cudzysłów, to byłoby zinterpretowane jako łańcuch tekstowy. Dobra, wrócimy do naszego przykładu. Czyli o tym informujemy serwer. I tutaj kolejny nagłówek, który pójdzie, minus minus data. Albo tutaj sobie złamię linię ładnie. Albo minus, minus D. I tutaj właśnie ten JSON, on jak widzicie znowu opakowany pojedynczymi cudzysłowami. I to już sobie przekleję, nie będę tego wpisywał, czyli to API wiemy, że potrzebuje, w ciele żądania potrzebuje dostać tytuł książki, no to tutaj wpisaliśmy zmianę na IT, kto jest autorem, wpisaliśmy Stefana, jaki gatunek i kiedy została opublikowana. To sobie ładnie tutaj wklejmy i wciskamy Enter. I tutaj zwrotka z serwera, message OK. Jest to serwer testowy. Na ogół przy zwrotce z serwera w takiej sytuacji powinniśmy dostać ID nowo stworzonego zasobu. Tutaj tak to nie działa. A po co nam takie ID? Po to, żeby sprawdzić, że ten zasób istnieje, po to, żeby go na przykład usunąć, co za chwilę zrobimy. I wykonamy sobie żądanie, czyli wykonamy zwykłe żądanie GET pod tę samą ścieżkę, ale w query stringu to API, to wiem z ich dokumentacji, przyjmuje taki parametr jak search i w nim możemy wpisać słowo kluczowe. Dla nas będzie to Stefan, bo Stefan tutaj był autorem i powinniśmy dostać naszą książkę. Jak widzieliście, przekopiowując sobie tę linijkę tutaj i wklejając ją w terminal, tutaj mój terminal jest na tyle sprytny, że dodał mi znowu backslashe, ponieważ czasem, czy właśnie w Bashu, czy też w innych językach programowania istnieją tak zwane znaki specjalne, tutaj znak zapytania jest znakiem specjalnym i trzeba uciec, to się nazywa escape character, bo gdybyśmy tego nie zrobili, mogłoby się coś wysypać i dziwnie zadziałać. Spróbujmy chociaż, o właśnie, tutaj zish, czyli ten shell, z którego korzystam pod spodem, się spluł, że to zostało nieznalezione, bo po prostu zinterpretował w specyficzny sposób znak zapytania. Dlatego przy wklejaniu, jak widzieliście, bardzo ładnie tutaj już sam terminal to zrobił za mnie, wkleił te dwa dodatkowe znaki, czyli uciekł najpierw znakowi zapytania i tutaj znakowi równości. Dobra, czyli odpalamy jeszcze raz to zapytanie i tutaj mamy ładnie zwrotkę, to jest nasz rekord, tutaj data, godzina też się zgadzają i tutaj jest nasze ID, to sobie skopiujemy. Teraz, jak już mamy ID, możemy ten rekord usunąć. Czyli żeby usunąć, to oczywiście idzie metoda delete i tutaj potrzebujemy właśnie całej ścieżki do zasobu, czyli nie możemy usunąć, znaczy tego przynajmniej nie obsługuje ten serwer, nie możemy usunąć wszystkich książek. Tutaj właśnie mamy, że ta metoda delete na tej ścieżce books jest niedozwolona,
jest inna ścieżka, mianowicie dodajemy jeszcze jeden ukośnik i po ścieżce ID naszego zasobu, które skopiowałem, którego już nie mam, ale sobie szybko powtórzymy geta. To jest nasze ID. Jeszcze raz nasz delete, ukośnik i zwrotka z serwera, że wszystko ok. Jeżeli byśmy sobie tutaj powtórzyli dwa razy, daję strzałkę do góry, znowu geta, szukając właśnie tutaj Stefana, to zobaczycie, że nie ma już takiej książki w tym zbiorze, ponieważ właśnie ją stworzyliśmy ją chwilę temu, ale przed chwilą ją skasowaliśmy, więc ona już nie istnieje. Tutaj jeszcze na koniec chciałem pokazać jedną flagę, która na pewno przyda się przy testowaniu, mianowicie flagę minus K, czyli curl flaga minus K. Jest to alias od insecure, czyli może nie, że niebezpieczny, ale chodzi o to, że jeżeli korzystam z protokołów szyfrowanych, takich jak HTTPS, i tutaj jest taka przykładowa strona expired.ssl.com. SSL to jest to protokół szyfrujący. Tak naprawdę obecnie używa się czegoś, co nazywa się TLS, ale nazwy TLS i SSL był wersją poprzednią, TLS jest nowszą wersją, ale te nazwy stosowane są zamiennie, więc jeżeli spotkacie się gdzieś w literaturze czy w artykule ze zwrotem SSL, to tak naprawdę będzie chodziło raczej o SSL-a, chyba że czytacie coś naprawdę sprzed 20 lat. Dobra, i tutaj sobie przejdziemy szybko do przeglądarki. I w przeglądarce odpalimy tę stronę. Zwróćcie uwagę, że korzystam z protokołu HTTPS, czyli to S jest od Secure, czyli ta strona powinna być zaszyfrowana certyfikatem TLS. Wciskam Enter. I przeglądarki oczywiście już są na tyle mądre, że wyłapują, że ta przeglądarka, że pod tym hostem no, nie ma tego certyfikatu, połączenie nie jest bezpieczne. I tutaj rzucam właśnie błędem, że połączenie nie jest prywatne, no i czy zaleca, żeby po prostu nie korzystać z tej strony. Jest tu opcja Advanced, gdzie mógłbym właśnie przejść, mimo ostrzeżenia, przejść do tej domeny. Oczywiście, jeżeli wchodzicie na serwer swojego banku i dostajecie taki komunikat, no to coś jest nie tak, ale jeżeli w pracy testujecie właśnie, tworzycie nowe API, jest już DNS, ale coś z certyfikatem jest nie tak, no to oczywiście kliknęlibyście przejść dalej. I po to jest właśnie flaga minus K w curl. Czyli jeżeli testujecie jakiś serwis, teraz tutaj wam to właśnie pokażę, jeżeli byśmy uderzyli curlem, no to oczywiście tutaj błąd, że jest jakiś problem z SSL-em, certyfikat wygasł, więcej informacji tutaj na tej stronie. No ale jeżeli wiemy, że jest to nasz serwis testowy, no to sobie dajemy tutaj minus K i dostajemy już właśnie ładnie zwrotkę. Wszystko działa tak, jakby ten certyfikat był ważny. Oczywiście my wiemy, że nie jest, ale jest to bardziej flaga, czy całe narzędzie, no nie będziecie przeglądać internetu curlem, ale jest to narzędzie, które wykorzystacie właśnie do testowania, do sprawdzania endpointów, czyli tutaj, czy właśnie co jest pod tutaj expired.ssl.com. Dobra, to jeszcze pokażemy na koniec, że curl to nie tylko do komunikacji internetowych, ale również możemy testować aplikacje lokalnie, jeżeli coś sobie tworzycie lub też w pracy. Nie wszystkie serwisy są dostępne publicznie, są dostępne w sieciach prywatnych, wewnętrznych. I tutaj mam takie proste właśnie API napisane w Node, napisane w JavaScriptie. Tutaj nie ma tego wiele, korzystamy z biblioteki Express, czyli z biblioteki właśnie bardzo popularnej node'owej biblioteki do tworzenia API. Node jest to platforma do pisania kodu w JavaScriptie, po stronie kodu serwerowego w JavaScriptie, bo JavaScript historycznie czy domyślnie jest językiem, z którego korzystają przeglądarki, czyli językiem, który jest frontowy, ale już od bodajże 15 lat dzięki Node'owi można pisać również aplikacje serwerowe, backendowe za pomocą Node'a. I tutaj nic specjalnego się nie dzieje, tak naprawdę jest to przykład, który wziąłem z dokumentacji do Expressa, to wystarczy wejść na stronę i przekleić. Zaciągamy sobie bibliotekę, tutaj tworzymy obiekt aplikacji, tutaj sobie wymyśliłem, że będziemy nasłuchać na porcie 8080 i mamy tylko jedną ścieżkę, ukośnik, czyli tak zwany root, i tutaj każde żądanie, które przyjdzie,
Tutaj widzicie, przychodzi żądanie, tutaj jest odpowiedź. Dostanie odpowiedź, zmieniam na IT. Tu sobie odpalmy terminal. I tu sobie otworzymy drugi terminal. I co wam chciałem pokazać, że kurde, możemy uderzyć w localhosta. Localhost jest to alias na urządzenie, z którego korzystacie, czyli Mac, na którym na MacBook, na którym nagrywam, to jest właśnie w tym momencie localhost i mogę uderzyć kurlem i tutaj się nie połączył, uderzył w port 80, nic na tym porcie nie jest nadawane, nic nie nasłuchuje na porcie 80, ale zaraz sobie zmienimy tutaj w drugim okienku terminala, przejdziemy do naszego API i odpalimy komendą node i app.js, bo tak nazywa się ten plik, odpalimy sobie nasz serwer, który już tutaj ładnie nasłuchuje na porcie 8080, to jest ta wiadomość, tutaj się wylogowała. No i teraz możemy sobie zrobić właśnie curla localhost i po dwukropku podajemy port, bo to nie na porcie 80, tylko na porcie 8080. No i proszę, dostałem odpowiedź, zmieniam na IT, czyli to co dostałem tutaj. I oczywiście na przykład mógłbym sobie sprawdzić, czy jest ścieżka, nie istnieje. Oczywiście ta ścieżka nie istnieje. Nie. No i tutaj dostałem błąd. Tutaj sobie dodamy flagę minus i zobaczymy, co się wydarzyło. 404 not found. Czyli wszystkie te flagi, które pokazałem wcześniej, do aplikacji lokalnych tak samo zadziałają. Co więcej, możemy sobie też podejrzeć tutaj w naszym API, powiedzmy, że przechwycimy sobie to żądanie. I tutaj mam taki parametr, taki atrybut headers, czyli nagłówki, i to sobie ładnie wylogujemy console logiem, czyli console log jest to tutaj funkcja, która właśnie rzuci nam cokolwiek jej podamy na ekran, czyli tak jak tutaj sobie rzucamy example app listening on port i podrzucamy port, to teraz sobie wylogujemy nagłówki, które wysłał curl, czyli zrobimy sobie tutaj oczywiście serwer należy przeładować i tutaj sobie zrobimy nasze żądanie. Oczywiście nie ma nagłówków, bo nagłówków nie wysłałem, to wyślimy sobie te nagłówki, czyli zrobimy sobie curl minus h od nagłówków pojedyncze w cudzysłowie i wyślemy sobie nagłówek date i wpiszemy tam, na przykład wyślemy, że jest rok 2023, naszym hostem jest localhost, port 8080. Zmieniam na IT i no i nie ma naszych nagłówków. Aha, oczywiście plik tutaj nie zapisany, błąd, że zapisuję plik, jeszcze raz przeładujemy serwer. Tak jest. I powtórzymy żądanie. No i pięknie, tutaj nam się wylogowało, czyli domyślnie tutaj curl użył, znaczy domyślnie użył hosta, to też możemy sobie jeszcze raz powtórzyć z flagą minus V, czyli verbose. Czyli widzicie, curl wysłał takie oto żądanie, te trzy nagłówki tutaj wysłał, cztery, czyli domyślnie wysłał hosta, user agent, accept, te wysyła zawsze, a my dodaliśmy nagłówek date. I tutaj nasz serwer, to widzimy po stronie serwera, wyświetlił te nagłówki, które dostał z curla. Tutaj curl właśnie przedstawił się tą wersją, więc jeszcze jedna ważna flaga, która też w większości CLI istnieje, czyli minus minus version, to zawsze sobie warto sprawdzić, na jakiej wersji się jest, ponieważ to z tego również często mogą wynikać problemy, testujecie jakieś oprogramowanie, wydaje się wam, że wszystko powinno działać, oczywiście wersja nie jest ta, która powinna, jest na przykład jakaś stara, więc dobrze wiedzieć, na jakiej się wersji jest. I tutaj jeszcze ostatnia rzecz, mamy ten serwer nasz odpalony z curlem. Curl przyda się też w prostej automatyzacji, tutaj sobie napiszemy coś prostego w bashu, czyli pętlę while i wpiszemy coś takiego while true, czyli jeżeli prawda, i to jest pętla, takich rzeczy z reguły nie powinno się robić, bo ta pętla nie będzie miała zakończenia, jak za chwilę zobaczycie, czyli będzie to tak zwana infinite loop, czyli jeżeli while true, to zrób właśnie uderz curlem w localhosta i tutaj w port 8080 i tutaj jak uderzysz raz, no to poczekaj sekundę. Tutaj zrobimy sobie done, czyli będzie powtarzał w kółko i co sekundę dostajemy zwrot z odpowiedzi. Serwer tutaj loguje, że dostaje zapytania. My wiemy, że nasz tutaj właśnie endpoint local 8080 działa. No ale na przykład co by się stało, jeżeli by przestał działać, zatrzymujemy serwer. No i proszę tutaj.
Kur ładnie nas informuje, że serwer, usługa jest niedostępna. Dobra. Ctrl C sobie tutaj stopujemy. I to tyle na dziś. Podsumujmy. Kur to program wiersza poleceń, dzięki któremu możesz wykonywać żądania HTTP, testować API oraz połączenia sieciowe, jak i wykonywać prostą automatyzację. Na przykład sprawdzać co sekundę, czy dany serwis internetowy jest dostępny. Kur jest niezastąpionym narzędziem do testowania oraz debugowania aplikacji webowych. Korzystają z niego DevOpsi, frontendowcy, backendowcy, testerzy oraz support. Skorzystaj i ty. A jeśli lubisz C, to Postman może być opcją dla ciebie. Zapraszamy za tydzień.